Masz 10 sekund dla siebie, możesz światu przekazać, co tylko chcesz. Tamto. Tamto. Co ja mógłbym wam powiedzieć? Róbcie swoje i nie oglądajcie się na innych. Po prostu. Artysta samouk mający za sobą romans z ASP, optymistyczny perfekcjonista, tak przeczytamy na Facebooku. Kolorowy ptak, odważny kreator rzeczywistości. Przed Państwem Dawid Wampir. Serwus. Przedstawiam Cię tak, chociaż to nie jest Twoje nazwisko. Zgadza się, jest to mój jakby pseudonim artystyczny, którego mam od zawsze, dlatego się bardzo z nim utożsamiam. A powiedz, skąd się wziął? Wziął się od tego, że mam kły jak wampir. No i chodzę późno spać w nocy. Zaczynam od tego, co robisz. Tatuażysta czy tatuator? To zawód czy wciąż pasja? Wolę określenie tatuator. Jest to zawód, ale droga do tego zawodu wiąże się z pasją. Więc nie mając pasji, uważam, że ciężko jest wykonywać ten zawód dobrze. Mhm, czyli najpierw pojawiła się pasja. W ogóle kiedy to się zaczęło i skąd pomysł akurat na taką drogę życiową? Zaczęło się to dosyć dawno. Skąd pomysł? Kiedyś siedzieliśmy u kolegi na kwadracie i stwierdziłem, kurczę, będę tatuował. I wyjechałem wtedy do Anglii i jakby ten pomysł powrócił do mnie po paru miesiącach. Rzuciłem wszystko w cholerę. Miałem wtedy dobrą pracę, ale spakowałem się, wróciłem do Polski, pojechałem na konwent i kupiłem swoją pierwszą maszynkę. Mhm. I to była chyba jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Ktoś był pierwszy, czy ty byłeś pierwszy? Chociaż nie wiem, czy w sumie tatuator robi tatuaż sobie? Nie znam chyba żadnego tatuatora, który sobie nie pomazał nóg albo rąk. Ty taki byłeś? Tak, mam swoje tatuaże. Teraz na przykład maluję nogę na czarno, zakrywam jakby te wcześniejsze błędy. Mhm. A ten pierwszy, wróćmy do tego. Ten pierwszy tatuaż sam sobie zrobiłem. Sobie, a komuś? To było czy tak wyszło dawno przede wszystkim? Nie, no nie wyszło zdecydowanie. Od razu wziąłem się za plecy swojego kolegi, robiąc taki wielki projekt. Pamiętam wtedy, że totalnie nam nie szło. Dopiero po jakimś w ogóle czasie się zorientowałem, że tą igłą, którą robiłem kontur, to powinno się w ogóle wypełniać. Aczkolwiek teraz mając większego skilla, często używam tych igieł do konturu. W ogóle źle była ustawiona maszynka, bez jakiejś takiej gumki, która przytrzymuje igłę. I co najlepsze, kolega ma do tej pory rozgrzebane plecy, a minęło już myślę, że z 10 lat. Ale nadal jesteście znajomymi? Tak, nadal jesteśmy znajomymi, dobrymi znajomymi. Co ci to daje? Co ci daje zdobienie ludzi? Ja bardzo lubię kontakt z ludźmi, przebywać z nimi. W ogóle człowiek mnie fascynuje i ciało człowieka. Satysfakcję chyba. Przede wszystkim daje mi to satysfakcję i taką wolność, aczkolwiek no mimo wszystko wiąże się z zawodem, z pracą, z utrzymaniem jakby biznesu. A zdarzyło ci kiedyś tak popłynąć, że choć się wymknęło to spod kontroli, gdzieś ta rozmowa i później ten klient był zaskoczony, że to nie to miało być. Można powiedzieć, że często to tak trochę płynie, ale jakby w takich kontrolowanych granicach. Bo robiąc tatuaż mamy jakby tylko zaznaczony kontur i jakieś miejsca, w których będziemy pracować, więc w pewnym sensie no to wszystko jest tak jakby z wolnej ręki. Mhm. Zapytam o ten romans z ASP, o co z tym chodzi? Tak, kiedyś to było moje marzenie i właśnie wracając do początku tatuowania, dostałem się na ASP we Wrocławiu. Aczkolwiek to był romans dwuletni tylko, bo chyba już byłem za stary i nie nadaje się do takiej rygorystycznej nauki. Wiem skądinąd, że w swoim artystycznym życiu próbowałeś wielu fachów. Jesteś wszechstronnie uzdolniony, tak mówią. Więc pochwal się, co tworzyłeś. Fajnie, że tak mówią. Bardzo lubię muzykę. Grałem na perkusji, próbowałem swoich sił na basie, aczkolwiek zawsze wracam do wokalu. Współtworzyłem kilka kapel punk rockowych. Jakieś 3 lata temu tworzyłem swoją markę, budowałem customowe hulajnogi. No właśnie, o tym słyszałam. Buduję teraz warsztat i myślę, że na zimę wrócę z powrotem do budowania tych hulajnóg. Ale te hulajnogi sobie, że dla wyobrażenia, to nie są takie zwykłe hulajnogi. To są takich porządnych gabarytów hulajnogi. Tak, no bo robię je ze stali, aczkolwiek teraz próbuję je trochę odchudzić. Mam jakby nowe pomysły. Każda jest jakby customowa, ma swoje imię i jest budowana jakby dla właściciela. Pierwszą masz dla siebie, masz zachowaną tak, w domu? Pierwsza i jak jest ma na imię? Moja? O, nie ma. Nie ma. Jest po prostu pierwszą hulajnogą. Okej, wróćmy do tatuaży. Czy znalazłeś już swój styl, czy nadal go poszukujesz? Nie, mam swój styl.
aczkolwiek to są bardziej takie niszowe rzeczy i to jest tak, że często to, co ludziom się podoba, niekoniecznie musi się podobać tatuatorowi. I co wtedy? Wtedy robisz najlepiej, jak potrafisz, swoją pracę. Okej, ale nie odmawiasz. Nie. Każdy tatuaż mi sprawia jakby przyjemność i to jest jakby mały kroczek do rozwoju w swoim własnym stylu. A kiedy robisz ten tatuaż, to tworzysz czy odtwarzasz? Bardziej tworzę. Jest to w pewnym sensie też odtwórstwo, bo mamy przed sobą jakąś inspirację. Powiedzmy, jeśli robimy lwa, no to posiłkujemy się zdjęciem lwa. Mamy odbity tylko kontur i tak jakby rysujemy, malujemy na skórze, spoglądając na zdjęcie. Ja nie potrafię po prostu, nigdy nie lubiłem przerysowywać, więc po prostu inspiruję się tym zdjęciem i czyli nie ma dwóch takich samych tatuaży spod twojej igły? Nie, wydaje mi się, że żaden tatuator nie zrobi dwóch identycznych prac. Chyba, że to jest jakiś minimalistyczny wzór. A ulubiony motyw? Lubię takie klasyczne motywy. Z kwiatów bardzo lubię na przykład róże. Moim takim jakby symbolem są właśnie miski, takie customowe, personalizowane przez poddaną osobę. Czy kiedyś komuś odmówiłeś? Powiedziałaś, nie, tego nie zrobię, tak, bo nie, albo bo się nie da. Zdarzyło się kilka razy. Odmawiam na przykład w takich sytuacjach, gdzie wiem, że tatuaż w danym miejscu nie przyjmie się po prostu. Z przyczyn czysto ideologicznych to raczej mi się nie zdarzyło, bo to ja nie będę nosił tego tatuażu, więc jeśli kogoś uszczęśliwia dany motyw, to ja się z tym dobrze czuję. Po prostu robię go najlepiej, jak potrafię. Wygląd. Skąd pomysł na taki look? Czy czerpałeś jakieś inspiracje? Kurczę, nie wiem. Mi się wydaje, że ja wyglądam normalnie po prostu. No, masz niebieskie włosy. Nigdy nie myślałem, no wiem, wyglądam trochę może inaczej przez to, że mam tatuaże czy dziury. No nie, tylko mówię o wąsiku, to też jest jakiś pomysł na siebie. No to... Dziury w uszach. Nie lubię się golić po prostu. Dzisiaj wyjątkowo się do wywiadu ogoliłem, ale tak to zawsze chodzę zarośnięty. Okej, to nie look, to lenistwo. Lenistwo bardziej, no. A co byś jeszcze zmienił? Czy jest jeszcze jakaś część ciała, którą byś przykrył, albo coś jeszcze byś zmienił w swoim wyglądzie? Jakbym miał kasę, to chciałbym się zakoli pozbyć. Tak estetycznie, no proszę. Tak na serio? Dobrze się czuję z samym sobą i z tym, jak wyglądam. Jedynie co zmienię, to może pozakrywam wolne miejsca jeszcze na ciele, aczkolwiek może dziwnie to zabrzmi, ale boję się tatuowania. I zważywszy, że zostało mi najbardziej bolesne miejsca na ciele. I zawsze przed kolejnym tatuażem panikuję, aczkolwiek cały czas mi ich przybywa. O czym marzysz? O czym marzy taki perfekcjonista jak ty? Teraz cały czas jakby realizuję swoje marzenia. Nie mam jakichś takich wielkich marzeń, których nie mogę po prostu spełnić, które na przykład wykraczają poza moje możliwości twórcze czy moje możliwości finansowe, więc staram się cieszyć ze zwykłych rzeczy, nawet jak kupię sobie nowe wkrętaki do garażu. Z takich większych rzeczy to właśnie zaczęłaś o tym wspominać. Jest pewien projekt, który się nazywa Vampir. No tak, buduję dla naszej czwórki wyprawowego kampera. Także jeśli uda się, to w maju wyjeżdżamy w podróż, wracamy we wrześniu. Dzieciaki już się cieszą, podejrzewam. Tak, tytuł przede wszystkim najbardziej. Pamiętam, jak czekałem na odbiór auta, no to tytuł się dopytywał, tata, a gdzie jest zielony samochód? Jakoś szczególnie wyglądał? Myślę, że pomaluję go po prostu w kamuflaż, trywialnie mówiąc moro. Żebyśmy mogli bardziej się ukrywać po prostu, jak będziemy jeździli na dziko. Mam do ciebie przesłuchanie. To są szybkie pytania, szybkie odpowiedzi. Co chciałbyś zawsze słyszeć na dzień dobry? Serwus wystarczy. W ogóle nie lubię słowa dzień dobry. Wolę, jak ktoś mówi cześć. Jakie najmądrzejsze słowo znasz? Esteta. W czym jesteś absolutnym mistrzem galaktyki? Jestem w paru rzeczach, myślę, dobry. Ale żebym był mistrzem, to nie. Czy byłeś grzecznym dzieckiem? Podobno na początku tak. Czy umiesz kulturalnie przeklinać? Jeżeli tak, to jak to robisz? Nie no, ja zawsze przeklinam i jak się wkurzę, no to lubię niekulturalne przekleństwa. Nie zmiękczasz? Nie zmiękczam. Jeśli nie teraz, to kiedy? No właśnie, tak naprawdę nie ma wczoraj, nie ma jutro, jest tylko teraz. Naszym gościem był Dawid Vampir. Dzięki. Dzięki wielkie.
Cześć. Serwus. Serwus. A nie zapytałam, gdzie jedziecie? To maj, wrzesień mówiłeś to trochę? Tak, na pierwszy strzał to pójdą w ogóle Wyspy Brytyjskie. Powiedzmy, jeden dzień w tygodniu będę działał i to nam starczy na paliwo. No bo jak robisz na przykład 10 tysięcy kilometrów, paliwo kosztuje 15 tysięcy złotych, to jest dużo. A później miesiąc w Kutnie, no i do Rumunii jedziemy. Rumunia, Czarnogóra. Wychodzę z takiego założenia, że jak zaangażuję się w to, zrobię uczciwie, no to nie ma takiej możliwości, że to nie będzie działać po prostu. Będę miał zrobione dwa okna w dachu, bagażnik dachowy do tego czasu zrobię. A robisz to zupełnie sam? Wszystko, tak. Spawasz i to wszystko robisz sam? No. Tylko... Ja myślałam, że ja mam wiele zajęć w ciągu dnia, ale... A jak pójdziesz do niego zrobić tatuaż, on spawarkę... Przez przypadek?